Cześć, ja mam na imię Hubert i witam Was w czwartym już odcinku magazynu Kulturka. Dla tych, którzy nie widzieli wcześniejszych epizodów, jest to cotygodniowy szybki przegląd najciekawszych newsów muzycznych, filmowych i serialowych z minionego tygodnia z, nie ukrywam, szczególnym naciskiem na muzykę rockową. Poprzednie odcinki przyjęły się bardzo dobrze. Zostawiliście pod nimi kilka pochlebnych komentarzy i sporo łapek w górę. Uwierzcie mi, to nie jest najbardziej komfortowa sytuacja na świecie, prosić Was o kciuki i subskrypcje. Algorytm YouTube'a jest jednak bezlitosny i tylko w taki sposób nasz malutki kanał ma szansę wypłynąć gdzieś dalej. Także będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz pod tym materiałem właśnie łapkę w górę i subskrypcję na naszym kanale, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. A teraz już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do odcinka, albowiem jak co tydzień mam dla Was sporo newsów. Lecimy! Kazik i zespół Kult nie próżnują, a prace nad nowym wydawnictwem grupy dobiegają końca. Kazik zdradził, iż tytuł nowego wydawnictwa będzie dość wymowny, albowiem jego nazwa to Ostatnia Płyta. Wokalista sprostował jednak swoją wypowiedź i powiedział, że tytułu albumu nie należy interpretować dosłownie. W wywiadzie dla Teraz Rocka mówił: wymyśliłem tytuł, który mam nadzieję będzie zaciekawiający, przyciągający uwagę. Ostatnia Płyta. Jest już zrobiona okładka i będzie ona bardzo ascetyczna. Czarny napis Kult większymi literami i pod spodem napis Ostatnia Płyta i białe tło. Będzie to trochę przypominało tablicę, za pomocą której bada się wzrok. Zwłaszcza to białe tło jest dla mnie istotne. Wszystkie płyty, jakie ostatnio wydaliśmy, miały tło ciemne, a to jest kłopot, kiedy się ludziom te okładki podpisuje. Tu tło będzie białe, nie trzeba będzie szukać odrobiny jaśniejszego miejsca, ani się pieprzyć z szukaniem srebrnych czy złotych markerów. Nie dorabiamy do tytułu albumu żadnej filozofii. Choć bez wątpienia mnóstwo ludzi będzie i tak myślało, że chodzi o ostatnią płytę w karierze. Bo do ludzi można mówić, wyjaśniać, tłumaczyć, a oni i tak wiedzą swoje. A płyta akurat na daną chwilę będzie ostatnia. Co nie oznacza, że nie będzie następnych. Bo będą. Na albumie ma znaleźć się 16 kompozycji, a dokładna data jego wydania nie jest jeszcze znana. Frontman zespołu Kiss, Gene Simmons, stwierdził ostatnio, że rok umarł. Wokalista legendarnej grupy znany jest z tego, że lubi swoimi wypowiedziami prowokować, także jego słowa nie powinny nikogo dziwić. Na jego odpowiedź zareagował jednak jeden z muzyków młodego pokolenia, Josh Kiszka, wokalista zespołu Greta Van Fleet. Zespół ten wydał swój pierwszy studyjny album dopiero w 2018 roku, więc jest to definitywnie grupa, która swoją karierę dopiero zaczyna. Kiszka w wywiadzie dla magazynu NME powiedział: może świat rocka, jaki on pamięta, umarł. Uważam, że rock jest bardzo elastycznym i eklektycznym gatunkiem. Co jakiś czas nowe pokolenie interpretuje go na nowo. Rock może przejść w stan uśpienia, ale nie możesz zabić czegoś, co jest ponadczasowe. Tu chodzi o nastawienie, o ducha, o celebrację. Ludzie przekazują te pochodnie dalej. Myślę, że wiele osób nie zgadza się z jego słowami. A wy zgadzacie się ze słowami któregoś z panów? Napiszcie w komentarzu. Na platformie YouTube ukazał się trailer nowych odcinków słynnego Lucyfera. Pozostałe odcinki sezonu 5 pojawią się na platformie Netflix 28 maja. Ten popularny serial zadebiutował na równie słynnej platformie w 2016 roku. Netflix postanowił w 2018 roku zawiesić emisję serii, jednak protesty fanów nie dały włodarzom serwisu streamingowego spokoju, postanowiono więc kontynuować fabułę. Sezon 5B ma być przedostatnim, albowiem, jak potwierdził w zeszłym roku Netflix, całą historię ma zamknąć sezon 6, którego daty premiery jeszcze nie znamy. Jesienią tego roku mają rozpocząć się zdjęcia do nowego filmu Romana Polańskiego pod tytułem The Palace. Nagrodzony niegdyś Oscarem Polańskim miał napisać scenariusz do filmu wraz ze swoim przyjacielem, Jerzym Skolimowskim. Fabuła póki co nie jest znana, wiadomo tylko, że akcja filmu ma się rozgrywać z Sylwestra 1999 roku w luksusowym szwajcarskim hotelu, w którym przecinać się będą losy gości i pracowników owej placówki. Producent filmu, Paolo Del Broco, wypowiadał się o ekranizacji w następujący sposób. Nie mogę podać więcej szczegółów, ponieważ nie mam pozwolenia Polańskiego. Wielcy reżyserzy bardzo chronią swoją pracę. Wiem, że Polański budzi kontrowersje, ale nas interesuje strona artystyczna, jakość historii, a nie życie osobiste reżysera. Na festiwalu filmowym w Wenecji protesty wywołała obecność jego ostatniego filmu Oficer i szpieg, który potem zdobył wielką nagrodę jury. Trzeba przyznać, że niewielka namiastka fabuły rozbudza nadzieję na naprawdę dobry film. Pozostaje czekać. Zespół Placebo przerwał trwającą przez długi czas ciszę i opublikował na swoich mediach społecznościowych wpis skierowany do fanów grupy. Z najważniejszych w nim informacji możemy wyciągnąć słowa. Słyszymy, że
nowej muzyki i koncertów. Nie traćcie nadziei. Album numer 8 jest już ukończony i przygotowywany do wydania. Aktualnie także bukujemy koncerty. W samej wiadomości konkretów brak, ale przynajmniej wiemy, że długo wyczekiwany album jest już gotowy. Studyjną dyskografię Placebo zamyka płyta Loud Like Love, wydana prawie 8 lat temu, w 2013 roku. Jakiś czas temu głośno było o kolejnych kobietach oskarżających Marilyna Mansona o molestowanie. Niedawno dowiedzieliśmy się, że znana z gry o Tron aktorka Esme Bianco złożyła w kalifornijskim sądzie pozew przeciwko gwiazdorowi rocka. W aktach sprawy znalazła się informacja, jakoby Manson zgwałcił i molestował seksualnie aktorkę. Bianco i Manson byli niegdyś w związku, a aktorka miała wystąpić w jednym z jego teledysków do utworu I Want to Kill You Like They Do in the Movies, który jednak nigdy nie ujrzał światła dziennego. Bianco przyznała, że podczas kręcenia klipu została odurzona kokainą, a następnie związana i biczowana. Aktorka w tamtym czasie była rzekomo przekonana, że przemoc wytworzyła między nimi specyficzną więź. Zamieszkała z wokalistą, a po latach czas ten nazywała więzieniem. W treści pozwu możemy przeczytać. Pan Warner używał narkotyków i gruźb, aby wielokrotnie wymusić akt seksualny z panią Bianco. Pan Warner dopuścił się gwałtu na pani Bianco w maju 2011 roku. Podawał jej narkotyki i ograniczał sen i jedzenie, by ją osłabiać i odbierać jej możliwość odmawiania mu. Dopuszczał się czynności seksualnych z nią, gdy była nieprzytomna. Podaje serwis Deadline. Manson miał podobno także zastraszać, że zgłosi nielegalny pobyt Bianco w USA, jeśli będzie mu nieposłuszna, gdyż aktorka jest Brytyjką i nie może pracować na terenie Stanów bez specjalnej wizy. W odpowiedzi na pozew głos zabrał adwokat Mansona. To wszystko fałszywe oskarżenia i możemy to udowodnić. Pozew Bianco został złożony po tym, jak mój klient nie zgodził się na jej absurdalne żądania finansowe. Będziemy walczyć w sądzie i jesteśmy pewni, że wygramy. Niedawno pojawiły się w internecie artykuły, jakoby Brian May, gitarzysta legendarnej formacji Queen, miał dostać bana na TikToku. Muzyk postanowił wejść w ten influencerski świat i rozpocząć komunikację z fanami właśnie przy pomocy tej aplikacji. Początkowo wszystko szło w dobrym kierunku, albowiem jego filmik zdobył ponad 2 miliony wyświetleń w ciągu 48 godzin. Później jednak zaczęły się pewne komplikacje. Konto legendarnego gitarzysty zostało zbanowane, a sam Brian May napisał w poście na Instagramie. Chyba moja kariera na TikToku dobiegła końca. Czy to jakiś żart? Od zera do 2,1 miliona wyświetleń w 48 godzin i z powrotem do zera. Czy ktoś mi może to wyjaśnić? Czy mój post był zbyt niebezpieczny dla TikToka? Czy mogę się odwołać? Fani postanowili pomóc swojemu idolowi i zaczęli zgłaszać problem TikTokowi. Finalnie się udało, gitarzysta wrócił do aplikacji, miał jednak dylemat, czy publikować tam swoje treści dalej. Dodał jednak drugi filmik, także chyba możemy się spodziewać kontynuacji jego TikTokowej kariery. Trwają prace nad kolejnym albumem studyjnym Red Hot Chili Peppers. Informacje te potwierdził perkusista grupy Chad Smith w wywiadzie dla radia Q104.3. Coś się szykuje. Mogę powiedzieć, pracujemy nad płytą, tworzymy nową muzykę i jesteśmy tym bardzo podekscytowani. Nie wiem, kiedy się ukaże, ale nie możemy się doczekać, aż ludzie ją usłyszą. Jak wszyscy, nie możemy doczekać się koncertów. Dyskografię Red Hot Chili Peppers zamyka obecnie wydany w 2016 roku album The Getaway. Nową muzykę szykuje też podobno grupa Slipknot. Przy każdym wydaniu kolejnego krążka zespół prezentuje swoim fanom zestaw nowych masek. Wokalista grupy Corey Taylor twierdzi, że jego maska jest już gotowa. W wywiadzie dla Wild Ride with Steve O mówił o niej w następujący sposób. Moja nowa maska przerazi dzieciaki. Jest wypasiona. Jest naprawdę niewygodna i napędziłem pietra mojej żonie. Nie chcę na nią patrzeć, a uwielbia takie pojebane rzeczy. Powiedziała mi. Powoduje u mnie niepokój. Nie pokazuj mi jej. Dyskografię zespołu Slipknot zamyka wydany w 2019 roku album We Are Not Your Kind. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku magazynu Kulturka. Jeżeli dotrwaliście do końca, możecie zostawić komentarz pod tym filmem. Tym razem, żeby nie było nudno, napiszcie w komentarzu magazyn. Pamiętajcie również o zostawieniu łapki w górę pod tym filmem i subskrypcji na naszym kanale. Widzimy się w sobotę, tym razem w kolejnym odcinku Historii Legend, czyli naszego podcastu poświęconemu ikonicznym postaciom ze świata muzyki i filmu. Do zobaczenia!